Siemanko, witam bardzo serdecznie. W poprzednim odcinku pokazałem Wam, jak możecie używać podejścia serverless i pakietu Now do szybkiego deployowania funkcji Node.js. Pojawiło się parę zapytań, jak można użyć te narzędzie do deployowania aplikacji reactowych, więc w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie właśnie taki deploy, czyli w pierwszej kolejności zdeployujemy sobie aplikację Create React App, czyli taką standardową aplikację, którą jakby domyślnie nam się tworzy, a w drugim kroku pokażę Wam, jak można połączyć te dwa światy, czyli to, co zrobimy dzisiaj z tym, co zrobiliśmy ostatnio, i zdeployujemy jednocześnie nie tylko aplikację reactową, ale także jakąś funkcję w Node.jsie. Myślę, że to będzie fajne połączenie, bo będziemy mieli po pierwsze jakiś tam frontend, a po drugie będziemy mieli już jakieś tam API, które będziemy mogli bezpośrednio odpytywać sobie z tej naszej aplikacji reactowej. No i myślę, że to też ułatwi takie pisanie projektów w przyszłości, czyli że będziemy mogli z jednym poleceniem zdeployować online dwie rzeczy, frontend i backend. Więc dobra, nie przedłużam i lecimy. Mam tutaj pusty w zasadzie projekt w VS Code, więc zrobię po prostu create React App wewnątrz folderu, w którym się znajduje. Przyciskamy Enter, chwileczkę to musi potrwać. No dobra, jesteśmy z powrotem, wszystko się zainstalowało. Nasz React, Create React App domyślnie sobie to tutaj działa, więc teraz sobie go wrzucimy online. Więc w tym celu musimy, tak jak ostatnio, stworzyć sobie plik, który nazwiemy sobie now.json, i musimy uzupełnić sobie ten plik taką konfiguracją, dzięki której po prostu now będzie wiedział, co z tym wszystkim zrobić. Więc na początek piszemy sobie wersję, którą chcemy wspierać. Wersję now, czyli to będzie version, wersja druga. Później piszemy nazwę naszego projektu now. Ja tutaj wpiszę sobie na przykład my React. I musimy tutaj także, to co ostatnio, użyć konfiguracji builds, czyli chcemy jakby powiedzieć now, jakie buildy chcemy stosować w tym naszym projekcie. Na początek skonfigurujemy sobie po prostu ten build statyczny, dzięki któremu będziemy mogli wypchnąć Reacta na serwer now, więc to będzie src i tutaj musimy podać, co ja mam dzisiaj z tymi, src, i musimy go sobie podać tutaj, że naszym plikiem wejściowym dla tego builda jest package JSON. Później musimy podać oczywiście, jaki chcemy użyć build. W tym przypadku będziemy używać builda now static build, oraz musimy też podać taką konfigurację. W tym przypadku w tych statycznych buildach po prostu podajemy folder, z którego chcemy serwować pliki, a w przypadku Create React App po zbudowaniu projektu wszystkie pliki wynikowe znajdują się w folderze build, więc właśnie ten folder podamy jako konfigurację. I to będzie dist dir, i dist dir nazywa się build. Więc mamy tutaj taką podstawową konfigurację builda. Musimy tutaj jeszcze sobie skonfigurować jedną rzecz. Musimy sobie skonfigurować tak zwane rooty. Więc mamy roots i rooty też podajemy jako tablicę. Więc tutaj w tym przypadku będzie, że chcemy sobie, to sobie już skopiuję z oficjalnej dokumentacji, chcemy przede wszystkim przekierować wszystkie jakby wszystkie ścieżki, które użytkownik będzie wpisywał w przeglądarce, na plik index.html. Jest to wymagane, jak później będziemy korzystać sobie na przykład z routera w Reakcie.
Więc żeby nam działała nie tylko strona główna, ale także różne podstrony. No i co? No i na ten moment to zapiszę i spróbujemy teraz wywołać tą naszą konfigurację po prostu z użyciem komendy now. Komenda now chwileczkę się tutaj musi wykonać. Jeżeli tak naprawdę nie wiecie, co ja teraz robię, to zachęcam do poprzedniego filmiku, w którym mówiłem o now, czym to jest i jakie są korzyści z tego, ale w skrócie jest to jakby taki projekt, który pozwala bardzo szybko wdrażać na serwer wasz kod z poziomu linii poleceń, czyli nie musicie wchodzić na serwer, nie musicie tam nic konfigurować, po prostu wewnątrz waszego projektu piszecie sobie kod, odpalacie komendę now, a jakby usługa now w tle robi za was wszystko, czyli opakowuje te pliki, wrzuca je na jakiś serwer, konfiguruje certyfikat SSL i zwraca wam URL, który możecie po prostu użyć sobie w przeglądarce. No i mamy tutaj URL, u mnie to jest myreact.hmarus, nie by mi go skopiowało do schowka, zobaczymy, faktycznie działa. No i niestety napotkaliśmy tutaj pierwszy problem na naszej drodze. Aplikacja po krótkiej chwili zdeployowała się na serwery now. Tymczasem jak wchodzimy na naszą aplikację, no to widzicie, że nic tutaj się nie pojawia. Zobaczymy, co jest w konsoli. W konsoli mamy jakieś błędy z plików JS. Zobaczmy może jeszcze z zakładki network, czy coś tutaj się pojawia. Tak, no i w zasadzie widać, że coś jest nie tak, po prostu strona jest biała, więc już naprawiamy ten problem. Problem polega na tym, że now nie tylko musi wiedzieć, w jaki sposób chcemy zbudować ten nasz statyczny projekt, który w tym przypadku jest po prostu wygenerowany przez Create React App, ale także projekt w now musi dokładnie wiedzieć, jakie są routy w naszej aplikacji, dzięki czemu może obsłużyć właśnie nie tylko te zapytania do pliku index.html, ale także jest w stanie obsłużyć pliki statyczne, pliki typu favicony, jakieś asety inne, jakiś manifest JSON-owy, więc te wszystkie rzeczy, jeżeli chcemy, by one były wystawione dla przeglądarki, je także musimy sobie ustawić. Ja teraz, żeby nie przedłużać, pozwolę sobie tą konfigurację skopiować, ale oczywiście cały kod z dzisiejszego odcinka macie w opisie do tego nagrania, więc nie musicie też tego pisać ręcznie, ale w skrócie dzieje się tutaj to, co przed chwilą powiedziałem, czyli właśnie mamy ten routing dla plików statycznych, mamy tutaj też ustawiony header, jeżeli chodzi o cache, żeby ten cache też był przez przeglądarkę odpowiednio obsługiwany, mamy favicone, mamy manifest, mamy jakiś tutaj service worker, więc tak naprawdę to wszystko możecie sobie w tym miejscu ustalić i to jest gotowa konfiguracja dla projektu Create React App. Więc teraz to zapiszę i oczywiście musimy to ponownie wrzucić na serwery now i po krótkiej chwili wracamy i zobaczymy, czy faktycznie nam to pomogło. Więc wchodzimy teraz na naszą aplikację i widzicie, że już tutaj pod tym adresem został zdeployowany nasz React. Więc teraz myślę, że fajnie by było pomieszać te dwa światy, czyli zdeployować nie tylko frontend, ale też jakiś backend, który będziemy mogli odpytywać z poziomu naszego frontendu. Więc w tym celu sobie zrobię tutaj folder, który nazwę na przykład API i wewnątrz tego folderu utworzę sobie plik, który nazwę sobie na przykład test.js i tutaj z niego wyeksportuję sobie funkcję, która
po prostu będzie przyjmowała request, będzie przyjmowała obiekt response i będziemy mieli tutaj taką funkcyjkę, w której sobie zamokuje jakieś tutaj dane, na przykład const data i to niech będzie na przykład tablica, w której będzie na przykład jakiś tekst, test data, nie data, tylko data. Tutaj na przykład jakiś kolejny, o tutaj zróbmy, żeby ładnie wyglądał nasz ten obiekt i tu jakiś tekst, na przykład another test data. Więc to mamy gotowe i zwrócimy sobie response status 2000 oczywiście i tutaj zwrócimy sobie JSONa, w którym będzie po prostu klucz data z zawartością tego, co wpisaliśmy. Więc mamy ten endpoint. Oczywiście to, że ja teraz utworzyłem ten plik, to nie jest w zupełności wystarczające, bo musimy też powiedzieć now, w tym tutaj oto miejscu, że chcemy użyć buildera do kodu Node.js. Więc w tym celu, w tej naszej tablicy dodajemy sobie nowego buildera, przekazujemy tutaj obiekt i tym razem src, czyli ten plik, jakby pliki źródłowe, oznaczymy sobie tak, że one się znajdują w folderze API i jest to dowolny plik, który kończy się z rozszerzeniem JS i tu musimy oczywiście klucz use, czyli jaki chcemy użyć builder i builder chcemy użyć oczywiście node'owy, więc musimy najpierw skonfigurować build, ale także musimy też skonfigurować routy w taki sposób, żeby też ta nasza aplikacja jakby rozumiała, że no nie chcemy teraz serwować pliku statycznego, ale chcemy wykonać kod Node.js-owy tak, żeby now wiedział, że na ten konkretny URL trzeba podpiąć te nasze funkcje Node.js-owe i nie były one złapane przez tą routę tutaj, która jest obsługiwana przez nasz frontend. Więc nad tą routą dodaję tutaj kolejny obiekt, który będzie tym razem src i tutaj będziemy łapać każde zapytanie typu API, czyli tu będzie, możemy sobie tutaj tak to zapisać w ten sposób i destination to jest oczywiście dest i to będzie też API łamane na slash 1, czyli to, co zostanie tutaj złapane po tym backslashu, zostanie przekierowane do tego buildera Node.js, więc tu oczywiście brakujący przecinek i zobaczymy, czy ten nasz endpoint teraz sobie zadziała. Odpalamy jeszcze raz now, tym razem now wykryje, że dodaliśmy sobie tego naszego buildera Node.js, więc jakby budowanie tego projektu potrwa nieco dłużej. No i pliki zostały, myślę, że pomyślnie wysłane na serwery now, przynajmniej tak wskazuje tutaj nam nasza konsola, więc udam się tutaj do naszej apki i w pierwszej kolejności sprawdzę, czy dalej działa nam React. React działa dalej, no i teraz piszę ukośnik API i na przykład test.js. No i widzicie, że tutaj zostało nam zwrócone te testowe dane, które miałem wcześniej wpisane tutaj w tej naszej funkcji test.js, którą podpięliśmy z użyciem builda node'owego. No to teraz wystarczy, że zmienimy nieco kod naszej aplikacji i pokażę Wam, że możemy łatwo sobie po prostu ten endpoint z poziomu front-endu odpytać. Więc w tym celu sobie nieco zmienię kod tutaj tego komponentu głównego. Nie będę tutaj za bardzo szalał, po prostu usunę sobie na przykład ten odnośnik, zrobimy sobie jakiś tam button, który nazwiemy sobie na przykład click me i ten button będzie miał nic innego jak po prostu event handler o nazwie call API. I tu sobie na przykład zrobimy taką funkcyjkę, którą nazwiemy sobie call API
i ta funkcja będzie funkcją asynchroniczną, bo będziemy tutaj callować coś, więc zrobimy to asynchronicznie i w pierwszej kolejności będziemy mieli na przykład response równa się await, fetch i tutaj możemy sobie wpisać API test.js. Ta nasza funkcyjka zwraca nam JSONa, więc też warto by było tego JSONa sobie przeparsować, czyli na przykład const JSON równa się await response.json i na końcu możemy sobie z console logować tego oto JSONa. Więc teraz jakby sprawdzimy, czy faktycznie ten nasz frontend wspólnie zdeployowany razem z backendem, czyli takim prostym backendem, którym jest zwykła funkcja Node.js-owa, czy to nam teraz zadziała. Więc jeszcze raz deployujemy nasz kod na serwery Node.js. Więc projekt się zbuildował i teraz spróbujemy zobaczyć, czy ten kod tutaj no taki niezbyt zaawansowany faktycznie zadziała. No i mamy tutaj button click me, odpalę wam tutaj z boku konsolę i zakładkę network. No i widzicie, że nasz endpoint został odpytany, tutaj została zwrócona jakaś data i w console logu ładnie mamy tego naszego JSONa tutaj przedstawionego. Więc no jak możecie sobie wyobrazić, rodzi to całkiem fajne możliwości. Możemy deployować Reacta, możemy deployować od razu jakieś funkcje w Node.js-ie. Jednym poleceniem możemy tak naprawdę tak full stackowo wdrożyć naszą aplikację na serwer. To wszystko, co chciałem wam dzisiaj pokazać. W kolejnym odcinku myślę, że pokażę wam, jak zrobić prostą autentykację, taką autoryzację użytkownika, czyli że będziemy chcieli się zalogować i wtedy dopiero będziemy mogli odpytywać jakieś określone endpointy, bo jednak no jak chcemy się połączyć z jakąś bazą danych, no to oczywiście nie chcemy, żeby każdy mógł to zawsze zrobić. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli materiał wam się podobał, dajcie znać. Jeżeli coś jest niejasne albo macie jakieś propozycje na kolejne filmiki, to zapraszam do sekcji komentarzy. A tymczasem ja życzę wam miłego dnia i do usłyszenia.